Rozmowy wewnętrzne, podcast o świadomości i rozwoju, prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy. Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Um, no dobrze, to dzisiaj od czego zaczniemy? Ja ostatnio myślałam o miłości bezwarunkowej do kogoś. Bo czym jest miłość bezwarunkowa tak ogólnie i do siebie? No to już chyba mówiłyśmy. To wiemy. A jak nie mówiłyśmy, to będziemy mówić. Ale o miłości bezwarunkowej do kogoś. Jak ty to. Co ty myślisz na ten temat, Olga? W sumie to jest tak, że mamy tą miłość bezwarunkową do wszystkiego, do całego stworzenia, tak? Bo jeżeli zdasz sobie sprawę, że wszechświat to ty, a ty to wszechświat, no to to serce otwiera się i nagle jest ta miłość do po prostu istnienia. No i wchodzą po pewnym czasie wchodzą relacje, tak? Na tapet. I zaczynamy czuć do innych różne emocje, uczucia. No i miłość jest bardzo w zasadzie chyba najbardziej kontrowersyjną, kontrowersyjnym tematem, no bo kochać kogoś, tak? Mamy, mamy w sumie, zwłaszcza my, polki tłuczone od początku, że mam. jak kochasz kogoś, to się dla niego poświęcasz, to robisz dla niego wszystko. To jesteś po prostu, dajesz siebie bez jakby, bez słowa, stop. No Co? ale. Zatracasz się, bracie. Zatracasz, tak. Zatracanie w drugiej osobie. Właśnie, to jest ta definicja miłości, tak? Zatracanie się w drugiej osobie. I, well, byłam tam. Wiem jak to jest. Wiem jak to się robi, kiedy zaciera się swoją własną tożsamość, żeby wpasować się do świata tej drugiej osoby. No i to nie jest zdrowe. To nie jest też do końca. Mądre, może to nie jest dobre słowo, ale no jakby nie służy nam, jeżeli nie mamy ugrunta, ugruntowanego wnętrza, jeżeli nie mamy ugruntowanego, um, ugruntowanej swojej bazy, no to właśnie łatwo wpadamy w tą pułapkę um, dopasowywania się. A ta miłość bezwarunkowa do drugiej osoby, o której mówisz, ja mam wrażenie, że ona wychodzi z tego samego miejsca, co ta miłość do, do całego stworzenia. I ona jest bardziej dojrzała. Yy, ona widzi też jakby osobę, która kocha, czyli siebie, tak? Ja widzę siebie jako tą, która kocha. I widzę tą drugą osobę. I jeżeli mam do niej bezwarunkową miłość, to nieważne co się dzieje, nieważne co jest między nami, ja chcę, żeby ta osoba była szczęśliwa, jeżeli nawet to oznacza życie bez mnie. Właśnie, ostatnio, ostatnio też, ale wcześniej generalnie dużo o tym myślałam. Myślę, że nie ma osoby, która by nie była zakochana chociaż raz w życiu. Mhm. Jest mnóstwo osób, które twierdzą, że miłości nie ma, nie wierzą w miłość, ale to są osoby poranione ludzie, którzy zamknęli się, otoczyli się jakimś murem swoje serce otoczyli skorupą i oni nie chcą wierzyć w miłość, ale to jest wszystko taka postawa, jest ze strachu przed miłością, przed zranieniem, bo, bo powszechnie się uważa, że miłość wymaga cierpień, że miłość boli. A ktoś kiedyś powiedział, chyba jakiś aktor znany, że to nieprawda, to nie miłość boli, to oczekiwania bolą, to. Przywiązanie, przyzwyczajenie, te wszystkie rzeczy, które dokładamy do miłości i uważamy za miłość, to one bolą. Sam, miłość sama w sobie jest piękna i jest wzniosła. To jest najbardziej wzniosłe uczucie na świecie. I tak właśnie kiedyś myślałam nad tym, że samo to, że potrafimy kogoś kochać, jest piękne. I jeżeli dobrze rozumiemy miłość, to nawet nie musimy. Być z tym kimś, ale samo to, że dane nam jest czuć to uczucie, to już jest coś. No, no, nie zawsze się zakochamy z wzajemnością, różnie to bywa, ale tak jak powiedziałaś, jeżeli naprawdę kogoś kochamy bezwarunkowo, nie stawiając warunków, że tak jak zrobisz tak, to Cię będę kochać, jak będziesz taki czy taka. Czy jak się tak będziesz zachowywać? Po prostu z całym dobrodziejstwem inwentarza kogoś kochamy. I jeżeli nie możemy z tą osobą być, cóż, ale czujemy to piękne uczucie. Mhm. Mm ale tutaj też jest inna kwestia, bo w ogóle <noise> przez przypadek dzisiaj dodałam o tym post, że ja miałam taki moment, że się bałam. Bałam się pokazywać w całości. W mojej wrażliwości, w tym kim jestem, aby nie zostać odrzucona przez drugą osobę w imię miłości, tak? To jest jakby w ogóle paradoks życia, że chcemy kochać, chcemy być kochani, ale aby to otrzymać, robimy wszystko: wszystko, nawet to, co nas chowa za maskami, za murami. Byle tylko dostać tą namiastkę akceptacji um, i takiego poczucia, że jesteśmy ważni. No i to wtedy nie jest miłość. Jeżeli ja muszę. Udawać utłumaczyć się, udawać, utłumaczyć się, że zrobiłam tak i tak. Oczywiście ja nie mówię tutaj o aspektach takich, że na przykład, nie wiem, kogoś skrzywdziłam albo coś, ale. Nie, że wyrażam siebie w taki sposób, albo tańczę w taki sposób, albo rozmawiam z ludźmi w taki sposób, albo... Temperament masz, masz taki, taki a nie inny. Tak, może nie to, że temperament, bo to, to też... Yy, Ale chodzi ja mi nie... o temperament charakteru. Tak, charakter. Tak, ja nie mówię o tym, że nie wiem, jestem drama queen, robię dramat i kochaj mnie taką, bo, bo tak ma być. Nie, no jakby mhm. ja robię swoją pracę, uważam, że zachowuję się fair wobec ludzi, nikogo nie krzywdzę, ale właśnie słyszałam komentarze na temat mojej ekspresji, tego, że jestem jakby tłumacz, tak, po angielsku, taki zwrot, że jestem, że jest mnie za dużo, że jestem zbyt jakaś, zbyt intensywna, zbyt. Tak, na przykład, że jestem, że chcę za dużo od życia. Tak też usłyszałam. No i, no i tak boimy się, tak? Stawiamy te mury, żeby nie słyszeć takich rzeczy, więc kurczymy się i nie pozwalamy sobie w pełni rozkwitnąć. No i gdzie, to, gdzie tu jest miłość? Po pierwsze, nie ma miłości do siebie, a po drugie, miłość z, tej, z drugiej strony to w ogóle nie jest miłość. To są jakieś właśnie oczekiwania, zasady, według których mamy się za zachowywać jakby paranoja jakaś wymagania. Gdyby to była tak. miłość do siebie, to byś nie pozwoliła na to, byś nie szła na takie. Maskowanie siebie. Mhm. Ale ja tak. uważam, że nie jesteś jedna z tym, bo ja znam takie osoby. Są też mężczyźni, którzy ze strachu przed miłością zamykają się w skorupę za udają, że, że im nie zależy, że nie kochają, bo się boją, bo się boją otworzyć. I tu też są różne powody, bo tak jak ludzie jest wiele powodów, albo być zranieni się boją, a może nie wierzą w siebie i boją się, że kogoś zranią. I, mm. i w ten sposób to jest, to jest takie życie na pół gwizdka. Ciężkie, trudne, niewyobrażalne. No jest. Ja myślę, że ten strach to wynika zazwyczaj z właśnie odrzucenia jakiegoś przeszłości. I znowu boimy się wejść w to, żeby znowu nie zostać odrzuconym, tak, a jak jest to ugruntowanie w sobie, no to okej, okay, jeżeli nasze drogi się rozejdą, to wcale nie znaczy, że ta druga osoba mnie odrzuca, tylko po prostu nasze drogi się rozchodzą, nasza historia się skończyła i ja idę dalej, on idzie dalej. Wyciągam wnioski z tej wspólnej drogi. Tak. I na pewno ten związek mnie czegoś nauczył i coś mi dał. Coś może nie był idealny, perfekcyjny i taki, jak chciałam, ale na ten moment był taki, jaki był. Ja myślę, że może być jeszcze jeden powód takiego zamykania się i niebycia w pełni sobą. To jest krytyka z drugiej strony. To, co ty okay. mówisz, to nie jest jeszcze odrzucenie, ale to już jest. A jak ty się ubierasz, a w ogóle jak wyglądasz, a tak jak to mówiłaś, jak stawiasz kroki, to może jeszcze oddychaj w odpowiednim tempie. Różne są zarzuty, a wiecie co? To naprawdę, naprawdę bardzo boli i naprawdę zostaje na długo. To może być jakaś krótka znajomość, ale jak ktoś ci zasadzi takie teksty, to później wyciągasz się z tych kompleksów miesiącami. I to naprawdę nie jest łatwe. Także bardzo trzeba uważać na słowa, bo. Bo one ranią, najzwyczajniej w świecie ranią, a żeby to tylko jeszcze zraniły w tym momencie i dobra, zapomniałam za tydzień, ale to się pamięta latami. Mm -hmm. I to naprawdę nie jest fajne. Miałam taką sytuację, że w jednym tygodniu to jest po prostu prześmieszne, jak na to zaraz patrzę. W jednym tygodniu usłyszałam od mojego byłego partnera tekst pod tytułem: No wiesz co. Cały czas tak chodzisz po tym domu bez makijażu, nic się nie starasz. No może być coś śwież, może być coś się postarała i się umalowała kiedyś, coś tam, coś tam. No, no, no okej, okay. jakby sorry, siedzę cały dzień w domu, nie mam zamiaru się malować. No i minęło kilka dni, wychodzimy na imprezę, ja się maluję. Ładnie się pomalowałam, tam trochę brukatu sypnąłam i słyszę... O Jezu, a co ty się tak wystroiłaś? Dla kogo ty się tak pomalowałaś? Po co ty się tak pomalowałaś? Mhm. Od jednej osoby ten sam tekst, tak? I zupełnie w ogóle... Tak. I mnie to śmieszy. Wtedy też mnie śmieszyło. Po prostu była już końcówka, ale to wraca zawsze do tego, że musimy i tak rzadko używam tego słowa, ale uważam, że musimy Musimy, jakby to jest esencja, mieć mocną swoją własną bazę, swój własny self-concept, poczucie własnej wartości i pojęcie tego, kim jesteśmy. Tak, ale to, co powiedziałaś przed chwilą, ten przykład, o moim stanie on wynikał z niskiego poczucia własnej wartości twojego, mojego partnera, no bo przecież no, oczywiście. nic innego tu nie widzę. No, musiał sobie coś wymyślać, wiadomo, ale. Ja mówię o, o mnie, tak? Mnie to mhm. nie dotknęło, bo dla mnie to było śmieszne, no bo jakby widzę, że przeczy sam sobie, tak? No tak. Ale inną kobietę mogłoby to dotknąć, tak? Ja też uważam, że całe życie miałam dosyć wysokie poczucie własnej wartości, chociaż w pewnych aspektach było niskie. A uważam, że jestem osobą dosyć silną i, i jakby mm, ogarniętą a wiem, że niektóre teksty też mnie tak bolały, i teksty z dupy, tak, które wiedziałam, że nie były prawdziwe, ale, ale tak. Masz rację, to siedzi. Siedzi, siedzi. Tym bardziej, że poczucie własnej wartości ma, możemy mieć różne w różnych aspektach życia. Mm -hmm. Inne jako matka, inne jako żona, inne jako pracownik, czy kochanka, czy ktokolwiek. Także najpóźniej. No no, później to zostaje. Skoro już mówimy o, o miłości romantycznej, partnerskiej, romantyczna to też takie nie do końca pasujące słowo, bo nie zawsze to jest romantyzm w tym, ale powszechnie tak się na nią mówi, to może bym powiedziała o zdradzie. Mhm. Często się słyszy, często się czyta. Takie pytania padają: A co byś zrobił, zrobiła, jakby cię partner zdradził? 90% ludzi odpowiada won, kopa w d i takie różne teksty tak. typu koniec hmm. związku. Tylko, że praktyka pokazuje, że to wcale tak nie wygląda, bo ja nie mówię, żeby godzić się na zdrady, ja nie mówię, że, że to jest coś dobrego, ale nie można uogólniać, nie można. Z... Przede wszystkim jest jedna rzecz. Nigdy nie mów, jakbyś się zachował, czy zachowała. sytuacji <laughs> Też. <śmiech> Ale nigdy nie mów, jakbyś się zachował, albo zachowała w sytuacji, w której jeszcze nie byłaś, <laughs> czy nie byłeś w takiej poważnej sytuacji, bo, tak. bo dużo osób, które znam, mówiły, że nie, absolutnie, koniec związku, że zdrada to absolutnie nie. Ale znam sytuację, że zdrada doprowadziła do rozpadu związku, ale znam też sytuację, że poprawiła jakość. Poprawiła mhm. jakość związku. Osoba, która z, została zdradzona, zrozumiała pewne rzeczy, bo tak jak mówiła, powiedziała mi kiedyś mądra kobieta, zdrada nigdy nie leży po jednej stronie. Powód zdrady. Oczywiście, ja nie mówię o jakichś nałogowych erotomanach, nimfomankach, że to jest zupełnie co innego. No tak, wiadomo. Ale, że nigdy to nie jest wina jednej strony. W związku z tym, właśnie znam takie sytuacje. Osoba zdradzana zrozumiała w czym rzecz, yy, gdzie były nie takie, coś nie tak zachowania, tak, zachowania tak, czy sytuacje a z kolei zdradzająca zrozumiała ten błąd. Żałowała bardzo i przekonała się, jak ważne jest dla niej rodzina, jak ważne jest to, co tworzą wspólnie, i że to był taki błąd, że nigdy więcej. Także ja, każdy, ma nie inny, nie każdy ma inny charakter, tak. nie każdy jest w stanie wybaczyć zdradę, oczywiście, ale tak jak ze wszystkim, bywa różnie. Mhm. I Tutaj uważam, trzeba się wykazać dużą mądrością i miłością bezwarunkową, żeby to zrozumieć. I tak. ja osobiście nie zgadzam się, że jak ktoś zdradził raz, to będzie zdradzał zawsze, bo to jest takie uogólnianie znowu wrzucanie wszystkich do jednego worka. Mm -hmm. Ale tak to trochę tutaj jest miłość tak jak, jest ważna. Tak, to trochę jest tak jak a, spotykasz typa na przykład i on mówi o wszystkich swoich dziewczynach, że są nienormalne, byłych. No, jakby, halo. Jesteś pewien, że one wszystkie były nienormalne? Czy może dynamika, w której wy działaliście, nie była idealna i nie działała? Bo, sorry, no ja już w to nie wierzę, tak? Jak koleś opowiada mi o swojej byłej i słyszę, że jest, że to jest po prostu jakaś um, chora na głowę kobieta, to wtedy sobie myślę, Ciekawe, kto teraz słucha o mnie, właśnie dokładnie takiej samej historii. <laughs> Więc to jest dokładnie tak samo. No, tak jak mówiłaś, ja nienawidzę, nienawidzę tej gry. Co byś zrobiła, gdyby? Nie wiem. Nie wiem, bo nie mam pojęcia, jak się zachowam, kiedy życie mnie postawi w danym momencie. Nie mam pojęcia, jak się zachowam, jak będę myśleć i co z tego wyniknie, prawda? I no, zdrady. Nie doświadczyłam, ale nigdy nie mówiłam, że to koniec związku, bo nie wiem i nie mam pojęcia. I też, tak jak mówisz, to wszystko zależy, z czego to wynika, jak to się zadzieje, co się dzieje. Mm, ale ja aspektów wiem, się na to składa mnóstwo. Ale też wiem, że są różne sytuacje i w związku często dochodzi do takiego momentu. Kiedy przekroczysz tą cienką linię, i już wiesz, że nic nigdy nie będzie takie samo, i że się z czymś nie pogodzisz, albo coś nie pójdzie w zapomnienie. I to nie musi być zdrada. To może Oczywiście. być zupełnie coś innego. To może być jakieś zdanie, które padnie. I od tej pory już jest zupełnie inna dynamika, i już zupełnie inaczej myślisz, i patrzysz na tego człowieka, bo nie możesz tego zapomnieć. Więc dla niektórych takim punktem nie do przejścia będzie właśnie zdrada, a dla niektórych jedno zdanie, na przykład na kolacji ze znajomymi, albo u rodziców na święta, albo cokolwiek, tak? Słowo w kłótni. Więc ja myślę, że to trudno bardzo tak rozgraniczać, że na pewno zresztą to już wiele razy podkreślałam, że ja nie, nie, nie lubię radykalizmu. Oprócz radykalnej odpowiedzialności, ale tak, no tutaj ogólnie związki, związki romantyczne, ale też właśnie relacje inne, przyjacielskie, są największym napędem do wzrostu, bo stajemy w sytuacjach, które wymagają od nas odwagi, szczerości, otwartości. Być sobą, wstania w swojej prawdzie i miłości własnej przede wszystkim, aby móc tą miłość dać drugiej osobie. I ja uważam, że nie ma lepszego, um, lepszej szkoły niż właśnie związek tej, powiedzmy, ziemskiej szkoły. Ale tak, no, my wzrastamy w tym i, i ta miłość do siebie, bo nawet jeżeli jesteśmy w relacji romantycznej i mamy tą drugą osobę obok, to ja i tak uważam, że mm, trzeba rozwijać dwie relacje w międzyczasie miłosne, tą ze sobą i tą z drugą osobą. Oczywiście. Tak, bo jeżeli ta ze sobą będzie ugruntowana, głęboka i pewna, to wtedy to przełoży się na relację z drugą osobą i będziemy w stanie stanąć w swojej prawdzie spojrzeć na tą drugą osobę i bez osądzania, bez filtrów, bez oczekiwań powiedzieć jej widzę Cię, kocham Cię, słyszę Cię, wierzę w Ciebie, bo mamy dokładnie takie samo podejście do siebie. No, teraz to powiedziałaś o idealnym związku, ale takie istnieją. Znam ja takie. optymistką. I wiem, że takie, takie związki są, skoro się zdarzył jeden, drugi, piąty, to znaczy, że każdy może taki związek zbudować. Ale ja chciałam wrócić, tak powiedziałaś, jakbyś miała już kończyć. Nie, ja mówię to, co mi przychodzi, to nie jest, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. nie mam scenariusza, tylko mówię, zamykam oczy i mówię. No i pięknie to powiedziałaś. Oczywiście przez przypadek zgadzam się z Tobą w 100 Mm, Uważam, dalej. że albo taki związek, albo żaden, wszystko albo nic. Mm. Mm -hmm, tak. I, ale chciałam wrócić do tego, co mówiłaś, jak opowiadał ktoś tam o swoich byłych partnerkach. Wspomniałam, mm -hmm. że to jest nieeleganckie, to, to jest jeszcze kolejny ważny temat. Bo teraz nieraz słyszę od kobiet, czy czytam, że no, spotykają, wszyscy są tacy czy tacy, o podobnych cechach. Każdy mhm. mężczyzna, którego ma ta kobieta, na przykład, dla mnie, ja uważam, że takim bardzo obrazowym przykładem jest mieć partnera przemocowca. Miała mhm. kobieta kilku i wszyscy byli przemocowcami, ale mhm. to dlaczego? Dlatego, że oni mieli jej coś pokazać, bo skoro tu nasza ziemska droga jest nauką i doświadczaniem, to dopóki nie załatwimy w sobie, nie przepracujemy, chociaż to też niewłaściwe słowo, nie utulimy, nie okochamy, nie oczyścimy w sobie pewnych rzeczy, to będziemy spotykać takie osoby o podobnych cechach charakteru. I to może być przyjaciółka, to może być przełożony czy współpracownik, ale może być partner. I chyba z partnerem najczęściej to bywa, bo jednak z nim spędzamy najwięcej czasu, tak? I, i to jak ktoś spotyka jeden, drugi, trzeci o podobnych cechach, to zatrzymaj się i zastanów się. Co ja mam takiego w sobie, że przyciągam tego typu mężczyzn czy kobiety? Co ja mam takiego w sobie, co domaga się zauważenia? Co oni mi chcą pokazać? Mhm. No, nie muszą być przemoc przemocowi, mogą być niedostępni emocjonalnie, niezdecydowani, niepewni, albo właśnie tacy podcinający ci skrzydła. Wycofani, zamknięci, tak. zimni. Dużo mm. można cech charakteru wymienić. Tak, można. Ale też tak jak mówiłyśmy w odcinku z lustrem, co mi to pokazuje, gdzie ja mam te elementy, których jeszcze nie dokochałam, których być może nawet nie zauważyłam, bo nie chciałam. Tak, bo na dobrą sprawę to w ogóle nie powinniśmy psyoczyć na innych, tylko w każdej takiej sytuacji zatrzymać się i co. To mi pokazuje zapytać siebie. Tak. Co bo to wszystko to jest w nas. Mhm. Tak. Może wróćmy do tej miłości bezwarunkowej, bo ona taka była ładna i zeszłyśmy na takie niefajne rzeczy. Chociaż też o nich warto to mówić, bo życie. one są. One są i warto zdawać sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje. Plus to jest życie, jakby nie ma ludzi idealnych. I każdy z nas ma jakieś swoje wewnętrzne bitwy czy demony, tak jak to ludzie lubią nazywać. I mamy takie akcje, tak? Um, dlatego, co z tego, że a, inaczej, wszystko w środku i ta miłość bezwarunkowa do tej drugiej osoby, ona znowu zaczyna, zaczyna się w środku i Właśnie można zadać sobie pytanie, tak? Czy ja mam na tyle dużo miłości do siebie, że wiem, że ufam życiu, że sobie poradzę. I nawet jeżeli ta osoba, którą kocham całym sercem, postanawia iść inną drogą, to to nie kończy mojego życia. Okej, okay, może kończy się pewien etap, pewien świat mała śmierć, ale ja kochając bezwarunkowo puszczam, bo jest takie piękne powiedzenie, uh, what's mine won't pass me, czyli co, to co moje, mnie nigdy nie ominie i to co moje do mnie przyjdzie, bo to czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej i tylko, że do tego potrzeba dużo odwagi, gracji i zaufania, żeby tak robić, działać. Trzeba, ale skoro ktoś tak działa, skoro można tak zrobić, ktoś to zrobił, to znaczy, że każdy może dojść do tego etapu. To nie zawsze mhm. musi być łatwe, chociaż nikt nie powiedział, że musi być trudne. Mhm. Ale to może wymagać czasu, bo to jest proces, ale można. Można. I powtórzę po raz któryś, bo często to mówię, warto, bo to ułatwia życie. Mhm. Warto, bo możesz wtedy myśleć o sobie dobrze. Możesz być z siebie dumna, czy dumny, że doszedłeś, czy doszłość do tego momentu. I. No, i po prostu jest lżej. No, no, najnormalniej w świecie nie męczysz się, nie cierpisz tak, bo masz świadomość, mhm. że tak to może w życiu wyglądać, że nie z każdą osobą musimy przejść do końca naszego życia, że niektórzy, nawet ci najfajniejsi, ci najbardziej kochani ludzie, są z nami tylko przez chwilę. Mhm. I mamy tak. od nich z tych, z tych relacji, wyciągamy lekcje. Uczymy się na przyszłość, uczymy, rozwijamy się, zawsze jest jakaś korzyść. Ale mm, trzeba to głośno powiedzieć, że w głębi duszy każdy z nas marzy o takiej miłości. Miłości do końca, na zawsze. I ta miłość jest możliwa. Jest możliwa. <słuch> miłość, tylko że to miłość do siebie, i to jest miłość na całe życie. A miłość Twojego życia, miłość do siebie. I jak to będzie, to potem każda kolejna z zewnątrz, pozornego zewnątrz, oczywiście, będzie tą miłością życia na ten dany moment. I życzę nam wszystkim tego, bo uważam, że dzielenie życia z kimś, jego, Dramatów, ale i przede wszystkim piękna, jest po prostu dużo przyjemniejsze. Dużo lepiej ogląda się piękny zachód słońca w ramionach ukochanej osoby. Tak, fajnie jest się zasypiać i budzić się u czyjegoś boku. I nie wierzę osobom, które twierdzą, że im jest dobrze samym i na pewno nikogo nie chcą. To jedno drugiemu nie przeczy, bo można się doskonale czuć ze sobą, może człowiekowi być świetnie samemu, bo znam to z autopsji, ale jesteśmy zwierzętami stadnymi i Aha. potrzebujemy drugiej osoby u boku. Tylko niektórzy po prostu nie potrafią żyć sami i, i biorą pierwszą osobę z, z brzegu, tak, szukają na siłę, a są tacy, którzy, jeżeli nie trafią na właściwą, to po prostu nie. Nie wiążą się z nikim. Mm -hmm. Tutaj też każdy robi, jak czuje, każdy według siebie. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Ale nie wierzę, że ktoś w ogóle nie chce. Nie i koniec. Po prostu nie wierzę. Nie. To. Nie, ja też nie. Kłamie i oszukuje albo innych, albo też siebie. Ale to jest wszystko ze strachu. Ze strachu i koniec. Mhm. tak uważam no bo nawet jeżeli mamy tą mocną bazę w środku to jest taka potrzeba walidacji z zewnątrz, na zasadzie takiej chcę mieć tą osobę, chociaż jedną tą jedną osobę, moją mojego człowieka, który mnie kocha który wie jakim jestem, który mnie widzi i tak, ja chcę kochać, ale też chcę być kochana, chcę widzieć, ale chcę być widziana tak i to, to, to też jest bardzo ważne. To jest jednak element naszego człowieczeństwa, i my mamy potrzebę tej walidacji z pozornego z zewnątrz. I nic w tym um, wstydliwego, czy, czy nie ma w tym ujmy w ogóle. Ja uważam, że to jest bardzo naturalne i piękne, że, że chcemy z drugim człowiekiem być tak bardzo blisko. Móc o wszystkim rozmawiać, przytulić się, patrzeć w jedną stronę. A razem przechodzić i te niefajne, i te wspaniałe chwile. No jest tak. mnóstwo, mnóstwo korzyści. W zasadzie, jak człowiek dobrze to mm, umie się, się dogadać, to o dobre słowo, ogarnie, to są same korzyści. Same. Teraz trzeba nawet iść na kompromisy, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Tak, nawet w tych pozornie kiepskich mm, związkach są, są duże plusy. Oczywiście, widać je z perspektywy czasu, ale to wiadomo. Tak, tylko właśnie yy, myślę, że to jest oczywiste, ale w, no, przy takim temacie nie można tego nie powiedzieć, że związek to nie jest coś, co się ma i już, tylko to jest coś, co trzeba pielęgnować non-stop. Ja uwielbiam obserwować szczęśliwe związki. Mam to szczęście znać kilka takich naprawdę szczęśliwych. I jak ja patrzę na takie osoby, to mi się normalnie serce otwiera i mi się raduje, mhm, że tak, tak można, że ludzie potrafią. I to wcale nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku. Tam po nich widać, oni się tak kochają, są mm, tak zaangażowani w to, że to w cudzysłowie ta praca nad związkiem to wcale nie jest jakiś wysiłek, to im przychodzi naturalnie. Ja podam może tak. przykład. Byłam kiedyś u koleżanki o ja bardzo lubię ich obserwować, tych akurat też, i mówi, że wstaje o piątej rano, a do pracy sama chodziła chyba na dziewiątą. Ja mówię, ale czemu ty tak rano wstajesz? No muszę kanapki mojemu mężowi zrobić. Ja mówię, tak? Ona mówi, no tak, no przecież to jest mój mąż. Wstaję rano, mam, przy, mam satysfakcję, jak sobie jeszcze rano zjemy razem śniadanie i wypiję z nim kawę. Hm. To, jest, to, jest, to, są, to są drobiazgi, ale życie składa się z drobiazgów, bo takie spektakularne rzeczy się trafiają rzadko. Mhm. No, trzeba też chcieć być dla tej drugiej osoby, prawda? I. Tak. Rób coś tak, jak robiłeś to na początku. I to jest fajne zdanie, aby aplikować do rzeczy, które. Właśnie kiedyś zaczynaliśmy z taką ekscytacją, z, z ciekawością, trochę z dużą na ramieniu, z odwagą, i zaczynaliśmy te związki, zaczynaliśmy te spotkania, zaczynaliśmy to poznawanie się w takiej ciekawości, otwartości, i chcieliśmy dawać, chcieliśmy się spotykać, gotować, robić dla tej drugiej osoby, i wiadomo, że z czasem jak ten związek um, okrzepnie. Tak, to już nie ma tego. Inaczej, może tego nie być. Ale rób to tak, jak robiłaś, czy robiłeś na początku. Z tą samą ekscytacją, że widzisz tą drugą osobę, że ona jest w twoim życiu. Przecież nie, wi nie wiemy, ile jeszcze mamy razem dni, tak? Nigdy nie wiesz, kiedy to jest ten ostatni pocałunek, czy ostatni przytulaz. I to jest, to jest niesamowite, bo mnie to bardzo uderzyło kiedyś, że zdają sobie sprawę, że nigdy nie wiesz, kiedy to jest ten ostatni raz. Mhm. I i to nie musi oznaczać, nie wiem, śmierci, wypadku czy czegokolwiek, ale nagle może się okazać, że się rozstaniecie albo już nigdy się nie zobaczycie, no cokolwiek. Ale może też oznaczać śmierć. Może, może, oczywiście, może. Hmm. Moim Róba. zdaniem to nie jest problemem być, robić to, o czym mówisz, i że się robi to z serca, tak. jeżeli rzeczywiście się kocha siebie i tą drugą osobę. Tak. A jeszcze to wszystko, chciałam... wszystko wychodzi z serca. Tak. Jeżeli wychodzi z serca, to jest naturalne i lekkie, jest we flow, mhm. bezwysiłkowe. Bez mhm. A jeszcze chciałam wrócić, bo przypomniało mi się, że kiedyś już była rozmowa na ten temat, o takim na przykład wstawaniu rano, zrobić mężowi kanapki. Mhm. Może mogą się niektóre osoby oburzyć, a on by dla niej wstał, bo tak kobiety często reagują. Tak, wstałby, tak, widzę różne sytuacje, na przykład w tym związku konkretnym, widzę jak na siebie patrzą, to nie jest jakaś taka rzecz jedna, to akurat wyrwana była z kontekstu, znaczy no jedna sytuacja, tak? Tak, To tak, życiowa. Tak, ale, ale wiem, że to działa w, akurat w tym wypadku w, w dwie strony i jak tak jak mówiłam, mam szczęście znać kilka takich par i po prostu to jest, to jest przepiękne. Ale też jak teraz tak powiedziałaś, to oburzenie, a on by dla niej a co mi to obchodzi? W sensie, okej, okay, to jest ważne, żeby była wzajemność w związku, tak, ale jeżeli ja jestem w związku i daję tylko dlatego, że mam dostać coś w zamian, no to mm -hmm. zawsze jest kalkulacja. To nie wynika z chęci i potrzeby serca, tak. I ja jakby taka jestem, że nigdy to akurat trochę nie najlepiej. Nie za dużo wymagałam, nie za dużo wymagałam i dawałam bardzo dużo. Mm, I. I to też było, jakby to, to byłam ja. I nie mam zamiaru żałować, że dałam komuś tyle mojej miłości, a on tego nie doceniał. Nie. Najwyraźniej tego potrzebował wtedy. Najwyraźniej tak miało być. Ale ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tym wypadku, bo nie kalkulowałam tego. Nie podchodziłam tego, do tego na zasadzie handlu wymiennego że ty mi, to ja tobie nie. Ja dawałam, bo chciałam dawać. Bo z potrzeby serca. I on, A on by dla niej wstał jest trochę pytaniem, no, na które nie da się odpowiedzieć. Bo może by nie wstał, bo może, nie wiem, nie lubi wstawać rano. Ale dokładnie, zrobiłby co innego. I to jest tak Bo, bo niezjedynkowe nie nie chodzi... w ogóle. Właśnie chciałam powiedzieć, w związku nie chodzi o to, że ja tobie, a ty zaraz mi, ja tobie, tak. a ty mi jeden do jednego, bo ja już trzy razy tobie, a ty mi ani razu no nie, to nie, nie o to chodzi ale też, żeby to było z dwóch stron nie może się mhm. tylko jedna strona starać nie no, bo energia wtedy musi to... być w równowadze, musi zdecydowanie, musi być w równowadze mhm. ale to nie zawsze oznacza te same rzeczy po prostu No, i chyba, chyba tak. wybrzmiało. Wybrzmiało, tak. To tak, tak. mnie m, ja już temat wyczerpałam na dziś. <głos> <głos> Może Ty jeszcze coś? Nie, myślę, że powiedziałam to, co miałam powiedzieć. I jedyne, co mogę dodać, to kochajcie, bo szkoda życia. Otwórzcie naprawdę. się na miłość. Tak. Odrzućcie te skorupy, te mury, rozbijcie je w drobny mak. I kochajcie, idźcie za głosem serca, bo warto. Mhm, mm tak. To do następnego. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.